W ostatnich dniach było ciekawie i na boisku, i w gabinetach. Orlen Wisła rozstała się z trenerem Przybeckim. MMTS ogłosił rozstanie, choć dopiero od nowego sezonu z trenerem Mroczkowskim. Kolejny rozdział do opowieści o sportowych niespodziankach dopisał Piotr Kowianin. Ogrywając w Zabrzu ekipę Górnika, karne zdecydowały o punktach w Gdańsku i Mielcu. Wydarzeniem kolejki były miedziowe derby Superligi. Zagłębie pokonało Chrobrego. W dzisiejszym kontrataku gościem będzie grający trener zwycięzców Bartłomiej Jaszka. Poniedziałek, 21. Mamy ten moment tygodnia, w którym rozpoczynamy program Kontratak, magazyn poświęcony wydarzeniom w PGNiG Superlidze. Krzysztof Bandych, dobry wieczór Państwu. Zapraszam na mniej więcej godzinę rozmowy o piłce ręcznej. Obok mnie, jak prawie co tydzień, Iwona Niedźwiedź, miło Cię widzieć. Dziękuję, dobry wieczór. Iwona, która kiedyś przyznała się do tego, że gra w drugiej linii jest o wiele ciekawsza od gry na skrzydle. I teraz może nam powiedzieć dlaczego. O, myślę, że dużo więcej się dzieje. Myślę, że rozgrywający jest odpowiedzialny za dużo więcej rzeczy na boisku niż chociażby skrzydłowy czy kołowy. Te pozostałe pozycje, ta pierwsza linia, no jest jakby uzależniona od rozgrywających. Myślę, że jak ktoś ma taką potrzebę rządzenia na boisku, to zdecydowanie odnajdzie się w drugiej linii. I teraz wszyscy skrzydłowi PGNiG Superligi poprawili się w fotelach, o czym ona opowiada. Ale oczywiście żartujemy. Bartłomiej Jaszka, nasz dzisiejszy gość, miło gościć grającego trenera Zagłębia Lubin. Dobry wieczór, Bartek. Dobry wieczór. No i pierwsze, najważniejsze pytanie, jak zdrowie w ostatnim meczu? Na pewno mogą być lepsze, ale już jest po tym najgorszym jakby bólu, więc teraz pozytywnie muszę patrzeć na przyszłość i za tydzień będę miał badania rezonansowe i zobaczymy, co tak naprawdę tam się wydarzyło. Wiadomo, że był bark zwichnięty, jest nastawiony, ale mam nadzieję, że tam się nic nie wydarzyło, że na zwichnięciu tylko się to zakończy. Ale to nie są przyjemne rzeczy, prawda? Zwichnięty bark. Nie, miałem to akurat już kolejny raz, więc bólu jakiegoś takiego nie było. Gdzieś tam po 15-20 minutach ten ból gdzieś tam się nasila. Nie jest to już później przyjemne i czeka się tylko na ten moment, kiedy będzie ten bark nastawiony i wtedy jest taka naprawdę ulga i można normalnie jakby funkcjonować, ale ten pierwszy moment no zawsze jest troszeczkę nieprzyjemny. Nie wiem, Iwona, jak ty, co sobie pomyślałaś, patrząc na kontuzję Bartka Jaszki w tym meczu, ale ja popatrzyłem, który to bark, lewy, a jest nadzieja, że jednak wróci do gry. Czy wrócisz do gry po tym urazie, czy to już raczej niemożliwe? Ja powiem tak, już mówiłem, jak doznałem takiego samego urazu przeciwko Kwidzynowi, jak graliśmy u siebie też w Lubinie. Powiedziałem, że już nie będę grał. Zarzekałem się, że nie będę, ale ciągnie mnie bardzo, bardzo mocno. Ta przerwa, którą miałem po prawym barku półtoroczna, gdzieś jeszcze grałem wtedy w Berlinie i też długa przerwa od reprezentacji, spowodowała to, że gdzieś tam ten organizm się zregenerował i ciągnie teraz cały czas na to boisko. Oczywiście chciałbym jeszcze pomagać chłopakom, ale tak naprawdę za tydzień się okaże po rezonansie, jak to wszystko wygląda w środku i na chwilę obecną mogę powiedzieć, że już nie zagram w piłkę ręczną na boisku, już na pewno nie wystąpię. Mówię na pewno, ale gdzieś tam z tyłu ciśnie na język, że nie mów nigdy. No, patrząc na to, jak się poruszasz po boisku, jak grasz, to absolutnie ci się nie dziwi, ale o tym jeszcze będziemy dzisiaj mówić. Tak, będziemy mieli okazję i jeszcze wracając i puentując może sytuację z tymi powrotami, ja już zaczynam rozumieć, dlaczego Lubomir Wraniesz jeszcze kilka sezonów temu wpisywał swoje nazwisko do składu ówczesnego Flensburga i cały czas to nazwisko Wraniesza było, a nuż Widelec może będzie okazja, żeby wyjść na boisko. Kilka sezonów temu jego asystent zagrał w Płocku w meczu Ligi Mistrzów. Wraniesza niestety nie zobaczyliśmy, ale to jest temat na inną historię. Proszę Państwa, pora rozliczyć się z poprzednią serią spotkań. Informacja miła dla kibiców Mistrza Polski. Otóż graczem poprzedniej serii został wybrany Dean Bombacz, rozgrywający PGE Vive. Bardzo doceniamy mecz z Wisłą Płock. Iwona, to było spotkanie w PGNiG Superlidze, ale Bombacz szybował na poziomie Ligi Mistrzów. Oj tak. I rzeczywiście kazał nam czekać Słoweniec na to
fenomenalne spotkanie, bardzo długo, bo rok i 8 miesięcy, jak sam powiedział w wywiadzie, ale myślę, że warto było czekać, no i oby tak dalej, bo już mówiliśmy o tym, niezwykła przyjemność patrzeć, jaką piłkę ręczną prezentuje ten zawodnik. Bartek, fenomenalny, kolejny środkowy rozgrywający, Dejan Bombacz, tych Słoweńców grających na środku z Polotem możemy kilku wymienić, jest Zarabec, Zorman, starsze pokolenie, Bezjak, bracia z Kubę, można nazwiska wymieniać, jakiś wspólny mianownik, który ocenia tę grupę? Nie wiem, widocznie jest takie to szkolenie bardzo, bardzo mocne i bardzo dobre tych środkowych rozwijających w Słowenii. Chcielibyśmy my na pewno mieć takie szkolenie, bo na jakimś tam etapie się to gdzieś zakończyło. Mamy teraz troszeczkę problem, choćby nawet w reprezentacji u nas ze środkowymi zawodnikami. O, troszeczkę to delikatnie powiedziane. No, nie chcę być aż tak brutalny, ale no, mamy problem, o tak powiem. I na pewno byśmy mogli się zapytać, czy podpytać tych chłopaków, jakie to szkolenie, że tylu zawodników w Słowenii jest środkowo rozgrywających na takim poziomie, że praktycznie każdy z nich gra w bardzo mocnym, topowym zespole, który występuje w Lidze Mistrzów. O środkowych rozgrywających jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Najpierw proponuję, żebyśmy zobaczyli, jak wyglądał zestaw par 27 serii spotkań. To nas interesuje najbardziej. W tej kolejce w 6 meczach można było zdobyć 3 punkty. Stawką dwóch spotkań były 4 oczka. O taką pulę zagrały Zagłębie z Chrobrym i Energa MKS z KPR-em Gwardią. To były najciekawiej zapowiadające się konfrontacje. Emocji można było się spodziewać także w Gdańsku i w Mielcu. Wybrzeże zmierzyło się z MMT, a Stal podejmowała ekipę Spójń. Dziś omówimy oczywiście wydarzenia ostatniej serii spotkań, ale zanim przejdziemy do wydarzeń boiskowych, pora poświęcić chwilę temu, co się wydarzyło poza boiskiem. Otóż po pucharowym meczu z Górnikiem Zabrze władze Orlenu Wisły Płock zdecydowały się odsunąć od zespołu trenera Piotra Przybeckiego. Od poprzedniego meczu z Meblami Wójcik Elbląg, meczu weekendowego, zespół prowadzi duet Krzysztof Kisiel, Artur Góral. Nikt nie chciał trenera zwalniać, nikt nie grał przeciwko trenerowi. Tu atmosfera była tak jak w każdym normalnym zespole. Po prostu wyniki i presja, która padła na w tym momencie, spowodowała, że władze klubu zdecydowały się na taki ruch. Jest to zespół, który jest w kryzysie. To dlatego te wyniki, które osiągnęliśmy. Chcemy jak najlepiej tutaj dokończyć ten sezon i nie wiem, w jakimś stopniu zmyć tą plamę na tej drużynie, na tym, co zrobiliśmy do tej pory, tą porażką w Zabrzu. I myślę, że jest jeszcze okres ku temu, że można to zrobić i odbudować zaufanie tutaj kibiców i wiarę w tą drużynę. W poprzednim tygodniu Wisła odpadła w ćwierćfinale Pucharu Polski po meczu z Górnikiem Zabrze. Po tym spotkaniu klub podjął decyzję o rozstaniu się z trenerem Piotrem Przybeckim. Powiedzcie mi, jaką Wisłę Piotra Przybeckiego zapamiętacie? Piotrek jest dobrym trenerem. Wydaje mi się, takie trochę są pochopne te decyzje, ale to nie mi jest oceniać. Ja mogę z boku sobie powiedzieć to, co ja sobie na ten temat myślę. Nie wiemy też, jak to wszystko wyglądało od środka, więc ciężko mi wypowiadać się na ten temat, ale znam Piotka już jakiś czas, może nie, a nawet również z boiska w Bernie, jak jeszcze grałem, on grał akurat w Hanowerze, więc mieliśmy okazję przeciwko sobie grać i też dużo rozmawialiśmy, nawet jak był we Wrocławiu, jeszcze byłem w Kaliszu i naprawdę też mi dużo podpowiadał, pomagał jako starszy kolega, bardziej doświadczony już. Był to na pewno zespół walczący, który mógł sprawić niespodziankę naprawdę w topowych meczach, gdzie z Barceloną, z Vardarem sprzedawali się bardzo, bardzo dobrze, a gdzieś tam w takich meczach, gdzie powinni zrobić taki wynik, jak Kielce to robiły, choćby nawet do połowy, niby remis, czy tam jedną przegrywały, czy wygrywały dwójką, a pierwsze 5 minut włączały, nie wiem, drugi bieg, trzeci i nagle się okazało, że jest minus już 10, czy tam plus 10 dla Kielc i
I tak wydaje mi się też to powinno wyglądać w mecze, jak Płock brał udział, załóżmy, z przeciwnikami dużo, dużo słabszymi, teoretycznie choćby słabszymi od siebie. No tak, pamiętamy spotkanie z Zagłębiem chociażby, czy z Piotrkowianinem nie tak dawno rozegrany, gdzie Wisła musiała walczyć do ostatnich minut o sukces. Iwona, prezes Wiśniewski stwierdził, że mecz z Górnikiem nie był odosobnionym przypadkiem niezadowalającej postawy drużyny, ale pojawia się stare jak świat pytanie, ile w tym winy trenera, ile w tym winy zespołu, ile w tym winy działaczy, którzy skonstruowali taki, a nie inny skład. Ile w tym winy? Ja myślę, że jeśli chodzi o mecz Górnika, pamiętajmy o tym, że to jest tylko sport i naprawdę czasem dyspozycja dnia decyduje o tym, że faworyt przegrywa spotkanie. Górnik zagrał fenomenalne spotkanie z Wisłą w Pucharze Polski. Pamiętamy też, że Puchar Polski rządzi się swoimi prawami i to też nie jesteś raz, zwolenniczką nie dwa... tej tezy. Tak, historia pokazała, że mecze pucharowe mają jakby mają swoją specyfikę. Natomiast wracając jeszcze do pytania, ja zapamiętam Wisłę za kadencji Piotra Przybeckiego. To przede wszystkim będzie Wisła, która wniosła ogromną jakość, jeśli chodzi o defensywę. Bardzo mi się podobała zmiana w, powiedzmy, na tej części boiska. Bardzo fajną filozofię, jeśli chodzi o defensywę, wprowadził Piotrek Przybecki. Natomiast co się rzuca bardzo mocno na usta, to jednak nie da się zauważyć, że w Wiśle Płock bardzo dużo do powiedzenia mają kibice. Ja zawsze będę podkreślać, że kibica trzeba szanować, o kibica trzeba dbać, bo kibice tworzą widowisko sportu. Ale no, trzeba stawiać pewne granice. Patrząc na to, co się teraz dzieje w Wiśle, odnosi się wrażenie, że kibice mają naprawdę zbyt dużo wpływu i zbyt dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o ten klub. A słuchajcie, ostatnie krótkie pytanie. Co z reprezentacją? Kadra zyska na tej decyzji Wisły Płock, czy to będzie bez znaczenia? Wydaje mi się, że może nie wiem, czy zyska, ale na pewno Piotrek będzie miał więcej czasu przyglądania się zawodnikom w naszym kraju, bo na pewno nie miał tyle czasu, jak była Liga Mistrzów, Puchary, jeszcze do tego Liga Superliga, więc na pewno nie miał tyle czasu, żeby przyglądać się i oglądać każdy mecz. Na pewno to robił więcej jego asystent Paweł Noch i teraz będzie miał więcej czasu, więc w pewnej kwestii na pewno powinna reprezentacja zyskać na tym, że Piotrek będzie miał tylko, czy będzie zajmował się teraz tylko reprezentacją. Tak, ja się absolutnie się zgodzę z Bartkiem. No jednak ten terminarz klubowy Wisły był bardzo bogaty i mecze Ligi Mistrzów i mecze klubowe i to na pewno zabiera bardzo dużo energii. Teraz tego czasu na przyglądanie się zawodnikom będzie naprawdę dużo, dużo więcej. No i trzymamy kciuki za Piotrka Przybeckiego, żeby robił dobrą robotę w reprezentacji. To popatrzmy zatem, jak Wisła zaprezentowała się w meczu z Meblami Wójcik Elbląg. Pierwsze spotkanie, w którym nawciarzy prowadził duet Krzysztof Kisiel, Artur Góral. Meble Wójcik Elbląg przystąpiły do meczu z Orlenem Wisłą Płock mocno osłabione. Gramy w 11 osób, no to szczerze powiem panu, że to był mecz, żeby po prostu nikt sobie nic nie zrobił. Bo jak pojechaliśmy do Mielca i graliśmy mecz, który mogliśmy wziąć, to opłaciliśmy to dwoma kontuzjami. Kamila Neca i Marcina Miedzińskiego. W sobotę zabrakło także mającego problemy z kolanem Mikołaja Kupca. Przy naszym składzie ilościowym to i tak jest cud, że wyszliśmy i zaczęliśmy grać normalnie. Ale to był jedyny cud na boisku w Elblągu. Nawciarze od pierwszych minut zdominowali zespół Jacka Będzikowskiego. Źle weszliśmy w ten mecz, bo mieliśmy trzy rzuty karne niewykorzystane, trzy czy cztery sytuacje z pierwszej linii, z koła, czy sam na sami. Rzeczywiście pierwsza połowa ustaliła cały mecz. Do przerwy goście prowadzili 19-6. Przeciwnik o wiele lepszy, nie? Co mam mówić, no, wicemistrz Polski. No i tyle, no. Ciężko było. W drugiej połowie Wisła dopełniła dzieła zniszczenia. Płocczanie wygrali 43-18. Ostatnią bramkę w meczu zdobył najskuteczniejszy na placu gry Maciej Gębala, autor 7 goli. Chcieliśmy wyjść i zagrać swoje i na szczęście to nam się udało i wygraliśmy wysoko w Elblągu. No nie wiem, czy to w głowie, czy fizycznie. Możliwe, że to i to, no ale po prostu siedliśmy. Zdawaliśmy sobie sprawę z naszej siły i z naszych możliwości. Cieszę się, że zespół wyszedł i walczył. Nie ukrywajmy tutaj, że inny wynik niż zwycięstwo Płocka był niemożliwy dzisiaj. Na pocieszenie dla meblarzy Bartłomiej Lachowicz zdobył swoją premierową bramkę w Superlidze.
Wisła pokonała zatem bardzo wyraźnie ekipę z Elbląga. My już o nawciarzach dzisiaj nie będziemy rozmawiać, przynajmniej nie w kontekście tego meczu. Zapytamy ciebie, Bartek, o dwóch zawodników Mebli, którzy w nowym sezonie trafią do Zagłębia. Jakub Moryń, Mikołaj Kupiec. Jacy to zawodnicy? Młodzi zawodnicy, którzy naprawdę się prezentują bardzo dobrze w tym sezonie. Kuba... Nie, najpierw może Mikołaj, może jest chyba starszy od Kuby, więc ale bardzo, ja już go wcześniej po prostu widziałem dziś w Kaliszu też, jak graliśmy jeszcze na poziomie pierwszej ligi. I tam już bardzo mi się ten chłopak spodobał, chciałem go też ściągnąć do Kalisza, ale miał kontrakt w Elblągu, nie było takiej możliwości i teraz akurat się taka sytuacja nadarzyła, dalej się dobrze rozwija, prezentuje się bardzo dobrze, więc będziemy mieli na pewno na lewym rozegraniu, również gdyby była taka potrzeba, zagra na środku rozegrania, więc będziemy mieli komfort z Mikołajem, naprawdę bardzo fajny, również inny poziom będzie prezentował jakby styl gry niż Krzysiu Pawlaczyk czy Przemysław Mrozowicz czy Stasiu Gębala, to jest całkowicie inny styl grania, więc jak najbardziej fajne, mocne ogniwo będzie, wydaje mi się. Zaciera rączki. Tak, bardzo to się były cieszę. Twoje wybory. Bardzo się cieszę na transfer Mikołaja. Co do Kuby, wiadomo, bardzo ostatnio się dobrze prezentuje, ale tu muszę, to nie był tylko do końca mój wybór, tylko prezes nawet mi podsunął akurat Kubę, żebym zobaczył. Obejrzałem i do prezesa zadzwoniłem, czy rozmawialiśmy i powiedziałem, że jak najbardziej, że fajny chłopak, będzie mieli dużo pożytku z niego i jeszcze do tego ma dopiero 21 lat, więc przed nim cały rozwój, przed nim cała kariera, więc cieszymy się bardzo, że podjął decyzję, że przychodzi do Lubina, a nie wybrał innej propozycji. Podoba nam się Jakub Moryń w tym sezonie rozgrywek, prawda, Iwona? Tak, bardzo. Znaczy, ja już widziałam Kubę Morynia w zeszłym sezonie i zwrócił moją uwagę. Jest bardzo dynamiczny, bardzo fajną energię daje na boisku, także ja też się cieszę, że trafia do ciebie. Proponowaliśmy Kubę Morynia jako jednego z przyszłych środkowych rozgrywających. Spotkało się to z lekką krytyką, ale zobaczymy. Czas pokaże, czy Bartek Jaszka ulepi nam z Kuby Morynia fajnego zawodnika. No pamiętamy, że ten zawodnik zrobił wrażenie także na Uroszu Zormanie. Urosz Zorman zazwyczaj oszczędny w pochlebstwach, a komplementował młodego Jakuba Morynia. Proszę Państwa, czas na relację z kolejnego meczu 27 serii. Czas na miedziowe derby. Zagłębie zmierzyło się u siebie z Chrobrym Głogów. Jesteśmy dziś w Lubinie, tu 27 seria spotkań, no i mecz nie byle jaki, bo to derby Dolnego Śląska, Zagłębie Lubin kontra Chrobry Głogów. I już mamy na linii 7 metrów Kamila Sadowskiego, ale Patryk Małecki dzisiaj popisuje się pierwszą udaną interwencją. Szybka odpowiedź Klingera, ale znowu Małecki w bramce. No i Moryto złapał tę piłkę i ostatecznie to on otwiera wynik tego meczu. Bardzo ładnie teraz Kamil Sadowski. Babicz, ale tym razem Małecki górą. Bramkarz super dzisiaj pobronił, naprawdę no. Zaskoczył chyba wszystkich tutaj w tej hali. Nas najbardziej. Na 7 metrach to jest taka gra z zawodnikiem, tak? Gdzie on może rzucić, gdzie pójdzie bramkarz. No na razie wygrywam. Mimo że Chrobry Głogów nie wykorzystał aż 4 rzutów karnych, to oni wychodzą na jedno bramkowe prowadzenie do przerwy. Uwaga, Tomek, zobacz kogo mamy na środku rozegrania. Grający trener Zagłębia Bartłomiej Jaszka. Tak jak trener wchodzi, to wszyscy musimy włożyć swoje zmysły, bo gra bardzo szybką piłkę, jest dużo tych zagrywek, no ale widać, że jeżeli wchodzi, to od razu podwyższa się poziom naszego na pewno ataku, naszej ofensywy. No i ta gra nabiera koloru tak jakby. Nie? Doświadczenie Bartka i podjęcie decyzji na boisku, no to jest, można powiedzieć, pewna wygrana, tak? Zdobywa bramkę Krzysztofik i to jest trzecia dwuminutowa kara dla Pietruszki. Bartłomiej Jaszka, ależ to zrobił! Sytuacja dla Bartłomieja. No i teraz mamy karę. Karę dla Bartłomieja Jaszki. Najgorsze jest to, że podejrzewam, że znowu odnowiła się kontuzja barku. Wiem, ile pracy włożył w to, żeby ten bark był znowu zdrowy.
No i bardzo chciał dzisiaj, widać, że bardzo mu zależało na tym meczu. No niestety w akcji zostawił rękę, skrzydłowy Głogowa poszedł do końca, no i niestety ten bark mu prawdopodobnie wypadł. No nie była sprawa, naprawdę, no niesamowity występ Małeckiego. 1-8, jeśli chodzi o rzuty karne. 28-21, druga połowa wygrana przez Lubinian. 17-9 zdecydowała o losach tego spotkania. Katastrofa ta druga połowa, naprawdę katastrofa, no i wspaniałe interwencje w bramce Małeckiego, no cóż mogę dodać. Trener Cieślikowski z niedowierzaniem kręcił głową, patrząc na to, co się dzieje, szczególnie pewnie na linii 7 metrów. Niesamowita historia, Patryk Małecki. 7 obronionych rzutów karnych. No chyba się zgodzimy wszyscy, że to był główny bohater tego meczu, Bartek. No tak, Patryk miał około 50% skuteczności w ogóle w całym meczu, a 7 obronionych karnych, więc to nie spotyka się na co dzień. Nie w każdym meczu się broni 7 karnych, na 8 z tego, co pamiętam, więc... No, brawa dla Patryka, bo zagrał fenomenalny mecz. Po 27 kolejkach Zagłębie zajmuje 5. miejsce w grupie granatowej, jest 9. zespołem tabeli zbiorczej. Czy te pozycje oddają siłę twojego zespołu na dzień dzisiejszy? Ja powiem tak, na pewno pierwsza runda, gdzie dużo, może nie dużo, ale kilka meczów przegraliśmy jedną bramką i rewanże, które już były w drugiej rundzie, pokazały to, że ten zespół się rozwija, że gramy coraz lepiej, że ci chłopacy mają ogromne umiejętności, możliwości, ale do końca jeszcze nie wierzą w to, co mogą zrobić na parkiecie, że mogą naprawdę z każdym wygrać. To jest sport i wszystko się może wydarzyć. Oczywiście Kielce, Płock, to trzeba naprawdę zagrać bardzo dobre spotkanie. Cały zespół musi zagrać fenomenalnie, a do tego bramka musi pobronić, choćby tak jak w sobotę Patryk pobronił około 50%, to wtedy szansa, można zrobić niespodzianki. Ale w meczach z resztą zespołów w lidze, w Superlidze, mamy naprawdę z każdym szansę wygrać i to pokazujemy, czy to Zabrze, czy to Gdańsk, czy choćby teraz z Głogowem, gdzie te mecze przegrywaliśmy w pierwszej rundzie, w drugiej rundzie już były widoczne na naszą korzyść, że to rozstrzygnęliśmy na naszą korzyść, tak. Dodajmy zatem, że do końca fazy zasadniczej pozostały 3 mecze. Zagłębie zagra z Pogonią, Gwardią i Azotami. No i chyba mecze z Gwardią, z Azotami odpowiedzą nam na pytanie, jak silne jest Zagłębie w tym sezonie. Iwona, czas na analizę, bo tak się składa, że w derbach Dolnego Śląska błysnął nasz dzisiejszy gość. No i pokażemy kilka akcji. Tak, Bartek Jaszka na czasie mówi do swoim zawodnikom w ataku więcej piłką. No to zobaczmy. 4-6, taka gra w przewadze Zagłębia. I trener Bartek Jaszka ma świetnie ustawionego Pietruszkę, może podawać piłkę dalej do rozgrywającego i tam jest na świetnej pozycji skrzydłowej. Może też przerzucać do skrzydłowego, ale kończy sytuację sam. Nie było to najprostsze rozwiązanie. Nie było to absolutnie najprostsze rozwiązanie, ale wiemy dobrze, że w elemencie gry 1-1 Bartek Jaszka czuje się fenomenalnie, co też będziemy mogli zobaczyć w drugiej analizie. Tutaj gra 4-4, czyli porówno, ale sporo miejsca. No, młyn na wodę dla trenera Jaszki. Tak nam tutaj poszachował Tomka Klingera i nie ukrywamy, że plotka głosi, że po tej akcji buty Tomka Klingera zostały w Lubinie. Czy to skomentujesz jakoś? One są gdzieś w Lubinie? Ciężko się wypowiadać na ten temat teraz. Nie, no to najtrudniejsze pytanie w tym programie. Już zadałeś tak. Bartkowi. Oczywiście nie będzie tego komentował, ale Mariusz Gujski, pewnie oglądający mecz z trybun, pomyślał sobie, no szczęście, że to nie ja tam stałem na środku defensywy i nie musiałem bronić się w tej sytuacji. No, Bartek, fenomenalna praca na nogach. Jesteś niezwykle dynamiczny i między innymi dlatego pokazaliśmy tę akcję. Na pewno niewielu mam zawodników w PGNiGę Superlidze, którzy by poruszali się na boisku w ten sposób jak ty. Nie pytaliśmy ciebie jeszcze o jedno nazwisko, które trafi do Zagłębia w przyszłym sezonie. Maciej Tokaj, dzisiaj grający w Górniku Zabrze, środkowy rozgrywający. Jakim typem rozgrywającego jest właśnie Maciej Tokaj? No nie przypuszczam, żeby z taką swobodą poruszał się po parkiecie, no ale może po pracy z Jaszką, kto wie?
Zobaczymy. Czas pokaże. Na pewno to będzie inny styl grania niż Kuba Moryń. Maciej jest, może nie jest tak bardzo szybki jak Kuba, ale też bardzo inteligentny, dużo widzi na boisku. Potrafi również sam zagrać, ale również potrafi zagrać dla zespołu, więc to mnie cieszy, że dwóch zawodników jest innego jakby poruszania się po boisku, choćby nawet, czy innego stylu grania jako środkowi rozgrywający. No tak, to na pewno będzie bardzo, bardzo cenne móc korzystać z dwóch różnych typów zawodników. Proszę Państwa, proponuję, żebyśmy patrzyli, jak derby Dolnego Śląska wyglądały od kulis. Przypominamy, tylko jesienią triumfował Chrobry. Tym razem wczesną wiosną Zagłębie zrewanżowało się rywalom. Dzień dobry. Ważny mecz, także wiara i zwycięstwo, panowie, dzisiaj. Zima drogowców zaskoczyła, ale dobrze, że mamy blisko. Master od razu lepiej masuje. No, o, dobra, dzisiaj was najedziemy, nie? Trener wam pozwolił się kontaktować z tego? Za kołem! Musi stać za kołem! Nie, tak. Majka Jeżowska. Wszystkie dzienne. Pozdrawiam Arkę. Szkoda tych karnych, no ale Patryk Małecki naprawdę wyczynia cuda w tej bramce. No, gratulacje dla niego za ten mecz. Ja bardzo się cieszę z tego powodu, że Patryk jest w dobrej formie i dzisiaj no, jest murem nie do przejścia, parę razy trafiony w twarz. My tak naprawdę to się nie lubimy ogólnie, ale wypada pogadać po meczu. Tak, nie, no, znamy się tak naprawdę z 17 lat, bo jeszcze za juniorów graliśmy razem w kadrze młodzieżowych i juniorskich, także jesteśmy poza boiskiem przyjaciółmi i rodziną, bo tu mój szwagier jest. Także to na boisku jest całkiem coś innego, inne życie, inny świat. Poza boiskiem to jest co innego, jesteśmy przyjaciółmi, rodziną. Dla każdego coś miłego. Ja na pewno zapamiętam, że na treningach to wszyscy rzucają karne, jak powiedział trener Cieślikowski. Proszę Państwa, żeby zamknąć sprawę prestiżowej rywalizacji Zagłębia z Chrobrym, zapraszamy na spotkanie z Obrotowym Lubinian. Michał Stankiewicz odpowiedział na 7 wspaniałych pytań. Pietruszka na ławce, zatem Michał Stankiewicz pojawia się, doświadczony Obrotowy. No i teraz właśnie on powalczył do końca i proszę bardzo, zdobywa bramkę. Czas na 7 wspaniałych pytań z Michałem Stankiewiczem. Drogi Michale, pytanie numer 1. Na czym polegała dieta jabłkowa i jak ją wspominasz? Ale wyciągnęli. Dieta jabłkowa polegała na ciągłym jedzeniu jabłek w dużych ilościach. A jak ją wspominam, no to było dość dawno. Efekt był zamierzony, bo tam troszkę kilogramów spadło, ale drugi raz bym tego nie powtórzył. Jesz jabłka jeszcze, czy nie? No oczywiście, na szczęście wstręt do jabłek nie jest na tyle duży, żeby przestać je jeść, także przecież nie było najgorzej, tak jak już powiedziałem, i jabłka jem nadal. Pytanie numer 2.
W jakie dni jesz więcej słodyczy i jakie to są słodycze? Więcej słodyczy to przed meczem, szczególnie w autobusie, na pewno to od chłopaków pytanie. No a ulubione to ptasie mleczko. Ile razy po zakończeniu sezonu odbył się legendarny grill u Stanka? No na razie ani razu. Chłopaki czekają, także myślę, że wszystko wskazuje na to, że w tym roku się doczekają i ten legendarny grill w końcu się odbędzie. I następne pytanie już takie nigdy więcej się nie powtórzy. Mamy to na taśmie. Pytanie numer 4. Dlaczego razem z żoną kilka razy oglądaliście serial Przyjaciele? No jest to nasz ulubiony serial. Jest tam zawarte moim zdaniem dużo fajnych, ciekawych rzeczy, które można przenieść na życie codzienne odnośnie przyjaźni i nie tylko. No i stąd te kilkanaście razy bym powiedział nawet, praktycznie można powiedzieć, że znamy na pamięć ten serial i jest to nasz ulubiony. Z tego co wiem, a mam to na piśmie, oglądacie go podobno dlatego, żeby później urządzać sobie quizy. A to też, to szczególnie się zdarza, jeżeli gdzieś jedziemy dalej w trasę i nie ma co robić, że tak powiem, za bardzo, to wtedy sobie urządzamy quizy na temat przyjaciół i ta osoba, która wygra, ten spełnia życzenie tej drugiej. Słuchaj, pytanie numer 5. Podobno miałeś jechać z kumplami na wakacje na Majorkę. Dlaczego odmówiłeś? Myślę, że to jest pytanie tutaj też od chłopaków. I na razie nie powiedziałem nie, tylko wstępnie. To jest tak jak z tym legendarnym grillem. Będzie wyjazd, to się zastanowię, a jak to będzie, no to zobaczymy. Muszą zorganizować coś ciekawego. Żona nie miała na to wpływu? No na pewno nie. Powiedz. No może trochę. Jeździłeś kiedyś Fordem z napędem na 4 koła. Jak skończyła się przejażdżka z Michałem Świrkulą pod stadionem Zagłębia? Jeszcze tam Adrian nie dośpiał. No skończyła się no, na szczęście nie tragicznie. Później się okazało, że komicznie. No, włączyliśmy napęd na 4 koła, ale niestety Ford nie wyciągnął. Wjechaliśmy w płot. Stankiewicz z finezją skrzydłowego zakończył tę akcję. Pytanie numer 7. Ostatnie. Podobno fajnie naśladujesz ludzi. Powiedz na koniec kilka zdań jako bokser Binkowski. Spodziewałem się tego pytania. Mówiłem. Co ja mówiłem? Chciałem pozdrowić swoje dzieciaczki, to strasznie sobie śpiewamy. To mój rozmary, nie rozwijaj się. Teściowej nie pozdrawiam, trzymaj się Krysia tam, ale wiesz, no, pozdrawiam. Brawa, Artur Binkowski. Dzięki. Co tu dużo mówić, kolejny materiał, który potwierdza, że obrotowi to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawi ludzie. Proszę Państwa, byliśmy przez moment w Lubinie, czas odwiedzić Zabrze. Górnik grał z Piotrkowianinem. Zabrzu euforia. Opromieniony zwycięstwem z Orlenem Wisłą Płock i awansem do półfinału Pucharu Polski, Górnik podejmował Piotrkowianina. Cieszymy się bardzo, ale to już jest przeszłość. Teraz mamy nowe wyzwania, kolejne mecze. I skupiamy się dzisiaj na Piotrkowie. Otóż z tym skupieniem u gospodarzy nie było najlepiej. Po 5 minutach to Piotrkowianin prowadził 4-0. Wtedy na przełamanie trafił wprawdzie Ignacy Bąk, ale za chwilę przewaga gości wynosiła już 5 bramek. Głównie dzięki postawie Marcina Turza i Piotra Swata. Po takim fantastycznym meczu, jakśmy zagrali przeciw Płocku, i trzeba utrzymać koncentrację. No ja to widzę tak, że największy problem był u nas w głowach. Z początku to było widzieć, że ta koncentracja brakowała. Górnik już z Michałem Adamuszkiem i Rafałem Glińskim w składzie przebudził się na dobre po 20 minutach. Tuż przed przerwą po bramce Glińskiego Zabrzanie pierwszy raz w tym meczu wyszli na prowadzenie. Zobaczyli, że już wygrywamy piątką i myśleli, że to już po meczu, tak, a jednak nie z takim rywalem. Szczypiorniści z Piotrkowa Trybunalskiego wzięli sobie do serca słowa swojego trenera. Najbardziej chyba Marcin Schodowski, który dwoił się i troił w bramce. Tutaj był zakład z trenerem, że po prostu jak uda nam się wygrać, to będę mógł pojechać prosto z Zabrza do domu. Także to taki, powiedzmy, był dodatkowy dreszczyk emocji. Im bliżej było końca meczu, tym wygranie zakładu przez bramkarza stawało się coraz bardziej realne. Gdzieś tam przestrzelone rzuty w czystych pozycji. U nich w sumie wszystkie rzuty lądowały w bramce. Nadzieje gospodarzom dały 4 z rzędu trafienia Isoslightersa, po których Górnik wprowadził, ale końcówkę lepiej rozegrali przyjezdni. Przy stanie po 27 to oni mieli piłkę. Ten rzut Piotra Swata okazał się trafieniem na wagę 3 punktów i olbrzymiej niespodzianki. Pokazaliśmy bardzo widowiskowy mecz, tak, że były huśtawki w jedną, w drugą stronę, wszyscy walczyli.
co tu jeszcze powiedzieć? Pierwszy czas wygrany. Zwłaszcza, że to dla nich dopiero drugie wyjazdowe zwycięstwo w sezonie. Nie wiem, czy w głowie źle podeszliśmy do tego meczu. Dawno nie przegraliśmy u siebie. No cóż, tak jest czasami w sporcie, że po euforii jest dół. Mam nadzieję, że jak najszybciej z niego wyjdziemy. W większości, jak nie wszyscy, zostawili to serce, ale czegoś dzisiaj zabrakło. Wcześniej Zabrzani przegrali u siebie tylko raz z Vive. Górnik przegrywa u siebie z Piotrkowianinem kilka dni po tym, jak poradził sobie w Pucharze Polski z Orlenem Wisłą Płock. Niesamowita jest ta przywrotność losu w sporcie. No chyba trener Trtik trafił w sedno tarczy, jakbyśmy powiedzieli, cytując jeden z polskich filmów. Sfera mentalna tłumaczy ten wynik prawdopodobnie najbardziej. Myślę, że tak. No niecodziennie wygrywa się z Wisłą Płock meczu piłki ręcznej i na pewno to zwycięstwo uśpiło Górnika Zabrze, który fenomenalnie prezentuje się w tym sezonie. I właśnie jeśli do tego zwycięstwa nad Wisłą Płock dołączymy jeszcze ten bardzo dobry sezon Ślązaków, to rzeczywiście można się troszeczkę oderwać od ziemi, ale ta porażka też nie zaszkodzi podopiecznym trenera Trtika i myślę, że taki kubeł zimnej wody też dobrze zrobi na tą końcówkę sezonu. No właśnie, no bo końcówka już za pasem. Ważne mecze przed ekipą Górnika Zabrze. Ciekawi jesteśmy, jak będą się prezentowali w fazie pucharowej. Jak, Bartek, patrzysz na ten mecz z Piotrkowianinem? Niesamowita sensacja. No i przecież Górnik jest ekipą doświadczonych, bardzo doświadczonych ligowców. Tam są byli reprezentanci swoich krajów, a nawet obecni. Tymczasem taka wpadka niesamowita kilka dni po meczu z Wisłą. Jeszcze u siebie. Jak najbardziej. Też podzielam tutaj słowa Iwony. To właśnie taki koncentracja nie do końca na 100% po takim zwycięstwie nad Wisłą. Myśleli, że przyjedzie Piotrkowianin, pewnie tam u nich w pierwszym meczu wygrali swobodnie, pewnie nie pamiętam nawet jaki już był wynik, ale pewnie tak to pewnie było. Swobodnie wygramy u siebie kolejny mecz, a tu jednak Piotrkowianin zrobił niespodziankę, przyjechał nie mając nic do stracenia. Zagrał jak najlepiej potrafi, do tego zaczęło wszystko wychodzić, więc automatycznie przeciwnikowi czy zespołowi z Górnika ciężko nagle jest zmienić nastawienie i zacząć grać tak, jakby grał przeciwko Wiśle Płock 3 dni czy tam tydzień wcześniej, więc taki zimny prysznic jak najbardziej się przyda. Na pewno chłopacy wiedzą, co potrafią, wiedzą, jak się prezentują w tym sezonie. Mają bardzo dobry sezon, więc to na pewno ich napędzi do koncentracji przed kolejnym meczem, że bez różnicy, jaki to będzie przeciwnik, trzeba wyjść na 100% być skoncentrowanym. No i przekonamy się niedługo, jak ten sukces w Zabrzu wpłynie na morale Piotrkowianina, no bo oni teraz będą grali ze Spójnią, z Chrobrym i Sandrą Spa Pogonią Szczecin na koniec fazy zasadniczej. Proszę Państwa, w 27 serii spotkań 2 mecze rozstrzygnęły rzuty karne. W podstawowym czasie Stal zremisowała ze Spójnią, a Wybrzeże z MMTS-em. Spójnia przyjechała do Mielca po niespodziankę. Życzyłem sobie tego, żeby to był mecz przełomowy dla nas. No nie możemy dzielić skóry na niedźwiedziu, bo możemy się nadziać. Mieleckiej publiczności zaprezentował się niegdyś jej ulubieniec, Aleksandr Kyrylenko. Stal zawsze walczyła i zawsze mi to podobało się. I na razie zaczęło walczyć Spójnia. Ukrainiec z 9 bramkami był najskuteczniejszym graczem Gdynian. Tyle samo, ale dla Stali rzucił Adrian Wojkowski. Oba zespoły zapomniały tego dnia o defensywie. W pierwszej połowie kibice, wśród których był Piotr Krępa, zobaczyli aż 42 bramki. Wynik jak z koszykówki. Czasami jest taki wynik na końcowych meczach. A jak będzie w drugiej połowie, na razie tego nikt nie wie. Ale w tym momencie wiem jedno, że gramy sobie w 2 ognie. Po przerwie ciąg dalszy zabawy. Nieco ponad minutę przed końcem Stal prowadziła 38-36, ale wtedy Rafałowie, Rychlewski i Jamioł doprowadzili do rzutów karnych. W nich już bohater był jeden. Puściłem aż 38 bramek. Cały mecz nic nie szło, to trzeba było pociągnąć to w rzutach karnych. Bramkarz Stali, który niedawno zatrzymał wszystkie próby z 7 metra Piotrkowianina, tym razem obronił aż 4 rzuty karne Spójni. Pomimo błędów, pomimo tego wszystkiego, oddaliśmy dużo serca, dużo energii i z tego jestem zadowolony.
Niezwykle wyrównany bój i rzuty karne zobaczyli też kibice w Gdańsku. Na derby Pomorza z Wybrzeżem przyjechał MMT z Kwidzyn. W barwach gości prawie całe spotkanie na ławce przesiedział Maciej Pilitowski, który kilka dni wcześniej podpisał kontrakt z Energą MKS Kalisz. No, to była moja decyzja taka. Postawiłem na Przemka. Chciałem, żeby było większe troszeczkę zagrożenie. To, że podpisałem umowę na następny sezon, to jest na następny sezon. A do końca tego sezonu jestem pełnoprawnym zawodnikiem i wszystko oddam dla Kwidzyna. Rozgrywający Kwidzyna wszedł w końcówce i zdobył bramkę na 26-25. Chwilę później jednak nieprzepisowo zatrzymał Damiana Kostrzewę. Sędziowie po konsultacji z delegatem ZPRP wskazali na rzut karny. Popełnili jednak błąd, wręczając nie Pilitowskiemu, a Michałowi Peretowi najpierw czerwoną, a po chwili niebieską kartkę. Stalowe nerwy przy rzucie pokazał Wojciech Prymlewicz. Trochę rozczarowała mnie decyzja na koniec spotkania. O, wiem, że jeżeli zawodnik biegnie sam na sam z bramkarzem lub jest to kontra, to wtedy owszem jest karny, jeżeli jest faul. Natomiast u nas było 4 osoby w obronie, ja sfaulowałem Damiana i na środku boiska i był z tego karny, także ja nie wiem dlaczego. Do wyłonienia zwycięzcy potrzeba było aż 8 serii rzutów karnych. W kluczowej dla Wybrzeża trafił Mateusz Wróbel, a Maciej Pieńczewski zatrzymał rzut Adriana Nogowskiego. Dla Kwidzynian to już 4. porażka z rzędu, w tym 2. po rzutach karnych. Katastrofa? Nie nazwijmy tego tak, że to jest katastrofa. No po prostu to jest nauka dla nas wszystkich. Mamy dużo młodych teraz zawodników. Grały ze sobą 2 mocno nadgryzione zespoły i chyba ten, który miał troszeczkę więcej chęci, wygrał ten mecz. Dla Wybrzeża to przełamanie po 2 porażkach. Przełamanie Wybrzeża i kolejny mecz, który pokazuje, że bardzo trudno przewidywać wyniki MMTS-u. Kwidzyn wygrana z Azotami, potem była Wpadka z Meblami, była bodaj Pogoń Szczecin, był remis z Piotrkowianinem i remis z Wybrzeżem Gdańsk. Tak, i to też pokazuje, jak piękny jest sport i nigdy nie ma faworytów. Ja myślę, że to jest wprowadzenie tego przepisu o rzutach karnych. Mam wrażenie, że dodało kolorytu tej lidze, bo mamy sporo emocji. W tym roku bardzo dużo, jeśli chodzi o te końcówki i o wykonanie rzutów karnych. To naprawdę dzieją się czasem cuda. Możemy Państwu także zaprezentować końcówkę regulaminowego, podstawowego czasu gry, kiedy wydarzyła się mała kontrowersja, olbrzymie zamieszanie na boisku. Damian Kostrzewa faulowany przez Macieja Pilitowskiego. Sędziowie podyktowali rzut karny, chociaż zawodnicy MMTS-u szybko ustawili się w murze, spodziewając się rzutu wolnego. My nie mamy wątpliwości, że Maciej Pilitowski nie był zainteresowany piłką. W tej sytuacji zagrał niesportowo, z premedytacją, tuż przed zakończeniem podstawowego czasu gry, no i stąd właściwa decyzja arbitrów. Chyba nie mamy co do tego wątpliwości, Bartek. No tak to na tej powtórce tak to właśnie wyglądało, że nie interesował się w ogóle piłką, tylko jak najszybciej sfaulować przeciwnika i wiadomo, że w ostatnich sekundach jest tak, że faul bez różnicy na jakim obszarze boiska jest praktycznie dyktowany od razu rzutem karnym, więc tutaj chyba sędziowie się nie pomylili i dobrze podyktowali ten rzut karny. Tak, inna sprawa, że Maciej mógł zupełnie odpuścić, mam wrażenie, Damiana Kostrzewę, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby skrzydłowy z tej pozycji zaskoczył bramkarzy, jeszcze obrońców, którzy stali między nim a bramkarzem. Proszę Państwa, po meczu z Piotrkowianinem trener MMTS-u Kwidzyn, to było wydarzenie z poprzedniej serii, podał się do dymisji. Potem okazało się, że poprowadzi zespół do końca rozgrywek. My przy okazji meczu z Wybrzeżem Gdańsk postanowiliśmy zapytać o klub, o sytuację w MMTS-ie głównych zainteresowanych, Macieja Mroczkowskiego i szczypiornistów MMTS-u Kwidzyn. Dlaczego pan zrezygnował z roli trenera? Myślę, że jeszcze mamy sezon, jeszcze się sezon nie skończył. Ja będę prowadził ten zespół do końca. A później to może jakiś tam komentarz dam. No jesteśmy jednym organizmem, można powiedzieć, także zawsze jak ktoś rezygnuje, odchodzi czy przechodzi do innego klubu, tak jak nawet ja, no to gdzieś tam ten organizm dostaje taką igiełkę gdzieś tam w środek i no nie, to jest życie, każdy ma swoje i każdy odpowiada za swoje życie, no trzeba się z tym pogodzić. Myślę, że trener to przemyślał, tą decyzję, to jest jego decyzja tylko i wyłącznie, nie będę komentował tego, no bo nie mam do tego prawa. Jeżeli czuł taką potrzebę, trzeba to uszanować, nie ma co tutaj, nie mam nic więcej tutaj do powiedzenia. A jak według ciebie rysuje się przyszłość Kwidzyna? Myślę, że statecznie, nie będzie na pewno gorzej, możemy tylko w tym momencie
W przyszłym sezonie piąć się w górę, młodzi zawodnicy na pewno odpalą, my pomożemy im jak najbardziej, my nie jesteśmy też tacy starzy, no ale zawodnicy koło 30 pomogą tym młodym, żeby wejść do zespołu, żeby mieli fajne wejście. W wypowiedzi Adriana Nogowskiego słychać umiarkowany optymizm. My mamy połączenie z panią prezes MMTS-u Kwidzyn Agnieszką Laskowską. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Wielu ludzi życzliwych MMTS-owi martwi się o przyszłość klubu. Proszę powiedzieć, czy mają się czym przejmować? W tej chwili mamy stabilny budżet, stabilną sytuację na ten sezon i na przyszły, więc ani zawodnicy, ani kibice nie mają powodu do obaw. Mamy ogromne wsparcie ze strony samorządu miasta oraz innych sponsorów, więc zawodnicy z całą pewnością wiedzą, na czym stoją, wiedzą, jak wygląda sytuacja w klubie. Jest stabilny. Rozumiemy zatem, że start MMTS-u w kolejnym sezonie Superligi nie jest zagrożony, czy tak? Bo jesienią to jeszcze nie było takie pewne. Absolutnie. Nie jesteśmy zagrożeni, ani start klubu też nie jest zagrożony. Rozumiem, a na jakim etapie są obecnie poszukiwania sponsorów, no bo te wszystkie problemy wynikają ze spraw finansowych? To fakt, ale należałoby tutaj powiedzieć, że mamy ogromne wsparcie ze strony samorządu miasta oraz innych sponsorów, aczkolwiek poszukujemy też sponsorów, którzy umożliwiliby nam rozwój. Dlatego też poszukujemy takiego sponsora, który dałby siłę i impuls do rozwoju naszego klubu. Sponsora, który pomoże nam w rozwoju, a nie tak, jak jest to przedstawione w mediach, który zapewni nam byt. Myślę, że mimo tego, iż nasi kibice narzekają, że też nie mamy postępu w rozmowach z potencjalnymi sponsorami, to nie jest takie proste. Te rozmowy trwają. Niestety nie jest to taka prosta sprawa. Myślę, że sponsor pewnie będzie, ale w jakim wymiarze to jeszcze czas pokaże. Rozumiem. Niedawno ogłoszono, że Maciej Pilitowski odejdzie do Kalisza. Czy planujecie, czy to możliwe, że w kolejnym sezonie w ekipie z Kwidzyna pozostanie chociaż kilku doświadczonych graczy? Czy to będzie skład oparty raczej o wychowanków, o juniorów, o młodych zawodników? Z pewnością w nowym sezonie zabraknie Macieja, który po wypełnieniu obowiązującej umowy z naszym klubem z końcem sezonu przejdzie do Kalisza. Ale najprawdopodobniej będzie to ostatnie osłabienie naszego zespołu. Tak naprawdę nie przewiduję kolejnych zmian kadrowych. Mam tu też na myśli Michała Potocznego, którego widziano w kilku klubach Superligi, jak i również za granicą. W najbliższym sezonie na pewno zostanie jeszcze w Kwidzynie. Prawdą jest też, że z końcem tego sezonu kontrakty kończą się jednak Krzyśkowi Szczecinie czy Kalianowi Janikowskiemu. W tej chwili rozmawiam z tymi zawodnikami o przedłużeniu umowy i choć podpisy pod nowymi kontraktami nie zostały jeszcze złożone, to mam nadzieję, że uda nam się dojść do porozumienia. Bardzo pani dziękujemy za rozmowę. Agnieszka Laskowska, prezes MMTS-u Kwidzyn. Mamy nadzieję, że te słowa uspokoiły nieco kibiców MMTS-u. Szkoda by było, żeby tak poważny klub, który rywalizował w ostatnich sezonach o medale Mistrzostw Polski, który te medale przecież zdobywał, miał problemy. Zatem mamy nadzieję, że wszystko się dobrze zakończy. Proszę państwa, czas na relację z Kielc Puław Kalisza. Vive grało z Pogonią Azoty, z KPR-em, a Energa MKS z Gwardią Opole. Każdy, kto przyjeżdża na mecz do hali Legionów, wie, czego może się spodziewać, zwłaszcza jeśli kiedyś grał w zespole z Kielc. Jeżeli minimalnie zlekceważymy Vive, no to się może skończyć bardzo źle. Ale Pogoń w meczu z Mistrzami Polski miała swoje momenty, zwłaszcza na początku drugiej połowy, kiedy pierwsze 5 minut wygrała 4-1. No, tylko że mecz trwa 60 minut, nie? Szkoda, nie? Szalał wtedy Paweł Krupa, który w całym spotkaniu zdobył 9 bramek. Młodzi zawodnicy powinni dać siebie wszystko, pokazać, gdzie jak nie w takim meczu z takimi zawodnikami, fajnie, no porzucałem bramki, ale to nie o to chodzi, no. Poza zdobyciem punktów, gospodarzom chodziło o uniknięcie urazów. W jednym ze starć ucierpiał Krzysztof Lijewski. Niefortunnie upadłem, jeszcze przeciwnik dobył mnie, mówiąc troszeczkę kolokwialnie, ale na szczęście to jest prawy bark niepotrzebny, a tak poważnie to lodu, trochę tejpa i będzie dobrze. PGE Vive wygrało z Pogonią 40-27.
Puławak dopisał kibic, ten z Legionowa. Wsparcie kibiców z Mazowsza pomogło KPR-owi rozpocząć mecz od prowadzenia 4-1. A w dużej mierze dzięki tym kibicom, którzy naprawdę, mimo różnych wyników sportowych w tym sezonie, kibicują nam z całego serca i za to im dziękujemy. Naprawdę to jest, to dodaje skrzydeł. Mimo dobrego początku gości, to Azoty wygrały spotkanie. W ekipie gospodarzy nieźle grali Wojciech Gumiński i Tomasz Kasprzak, czyli byli zawodnicy KPR-u. Ten drugi opowiedział nam o swoim rytuale. Każdej randce się żegnam, bo jak byłem młody, mama mi zmarła i wiem, że pomaga mi niejako, będąc ze mną. I w ten sposób w każdą randkę staram się jej dedykować, więc stąd to przeżegnanie się. Kasprzak zdobył w tym meczu 3 bramki, a Puławianie wygrali 29-24. Zadowolony mógł być zwłaszcza jubilat Patryk Kuchczyński. Jakoś będziesz świętował po meczu urodziny? A tego to jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że małżonka z dziećmi coś tam przygotowała, jakoś chociaż skromną kolację. Kolejny raz mogli odlecieć fani w Kaliszu. Energa MKS po 2 porażkach w lidze i 1 w Pucharze Polski wróciła na zwycięską ścieżkę, pokonując KPR Gwardiopole. Bardzo się cieszymy po tych 2 słabszych meczach. No wiadomo, z kim graliśmy, no ale mieliśmy większe apetyty, ale myślę, że teraz pokazaliśmy, że jednak jesteśmy chłopcami do bicia i będziemy walczyć do końca. Zwycięstwo MKS-owi nie przyszło łatwo. Gospodarze dobrze zaczęli, ale drugą część pierwszej połowy zagrali słabo. Było już 10-5 dla nich, ale Gwardia wyszła na prowadzenie 12-11. To był taki kluczowy moment. Przeciwnik nie uciekł nam więcej niż na 2 bramki. Ustabilizowaliśmy swoją grę. Wróciliśmy do tych założeń, które żeśmy mieli przedmeczowych. W drugiej połowie gracze z Kalisza szybko uzyskali przewagę i trzymali rywali na dystans 2-3 trafień. Chyba zbyt chaotycznie dzisiaj, bo no tego chaotyzmu dzisiaj w naszym wykonaniu było chyba za dużo. Zdecydowanie za dużo. Energa MKS Gwardia 31-28. Energa MKS Kalisz to jedna z najpiękniejszych opowieści tego sezonu. Ty, Bartku, pracowałeś w Kaliszu przed angażem w Lubinie. Nie mam pojęcia, ilu kibiców oglądało wasze mecze w pierwszej lidze, ale to, co się dzieje w Superlidze, to rzecz niesamowita. W pierwszej lidze na początku nie było aż tak wesoło, jak teraz jest w Superlidze. Pod koniec jakby sezonu już tych kibiców było dużo, dużo więcej, ale teraz jest jeszcze więcej. Naprawdę doping i wsparcie jakby naprawdę 8 zawodnika ze strony kibiców. Na pewno tu chłopacy czują, jak graliśmy z Zagłębiem w Kaliszu, czuć tych kibiców, słychać ich, to wsparcie, więc fajnie się na pewno gra przy takich trybunach. Mi zawsze to sprawiało przyjemność, nawet gdy grałem u przeciwnika, zawsze sobie zdawałem sprawę, że czy tak sobie wyobrażałem, że oni są za mną i dodawało mi to do skrzydeł, jeszcze lepiej się grało. Wsparcie kibiców na pewno przyda się w Kaliszu w środę. Energa MKS zagra tego dnia z Azotami Puławy. Proszę Państwa, tydzień w tydzień nasze kamery starają się być tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Ostatnio wybrały się do Spały, a powód jeden, ale za to jaki? Iwona Niedźwiedź w reprezentacji Polski w biczy, handbalu. Popatrzmy, jak wyglądało to zgrupowanie i o czym mówiły zawodniczki reprezentujące Polskę w plażowej piłce ręcznej. Jednak przejście hali nie jest takie proste na plaży, jakby się mogło wydawać. Natomiast wierzę, że umiejętności Iwony na pewno nam bardzo zaprocentują. Oczywiście to na pierwszym treningu jeszcze nie jest widoczne, ale mam nadzieję, że w miarę postępów z treningu na trening będzie perfekcyjny. Iwona swoim doświadczeniem, przeglądem pola na pewno może tutaj dużo dodać, zwłaszcza, że wiemy, że istnieje taka pozycja jak wlotek, która po prostu rozgrywa piłkę i rzuca, powiedzmy kolokwialnie, w normalny sposób. I myślę, że jak najbardziej, jeśli poczuje ten klimat, jeśli odnajdzie się na boisku, to na pewno może nam pomóc. Bez dwóch zdań radzi sobie rewelacyjnie. Zarówno rzut z drugiej linii, który potrzebujemy, naprawdę dla mnie bomba. Kręci za 2 już, a więc wszystko jest na dobrej drodze. Doświadczenie, pomysł taktyczny, temperament, emocje, te, które przeżywały na boisku, są również podobne na piasku i to można wykorzystać. Iwona, krótkie pytanie. Miłość do handbalu plażowego wzmocniona, rozumiem?
znaczy ona się rodzi w bólach. Powiedzmy to szczerze, po pierwszych dwóch treningach miałam ochotę spakować torbę, później było trochę lepiej. No dobrze, zatem będziemy śledzili twoje postępy i podejrzewam, że to nie ostatnia okazja, kiedy mogliśmy odwiedzić zgrupowanie reprezentacji Polski. Proszę państwa, pora podsumować wydarzenia 27 serii spotkań. Popatrzmy na wyniki. Piotr Kowianin pokonał w Zabrzu ekipę Górnika, Wybrzeże i Stal wygrały po karnych. W derbach Dolnego Śląska Zagłębie pokonało Chrobrego, Energia MKS zdobyła cenne punkty w meczu z Gwardią. Wisła już bez trenera Przybeckiego wysoko pokonała Meble Wójcik Elbląg w tabeli grupy granatowej. Tylko PGE Vive i Zagłębie zdobyły komplet punktów. Bardzo ciekawie wygląda rywalizacja Głogowsko-Kwidzyńska o trzecie miejsce. Zagłębie jest piąte i ma dużą przewagę nad resztą stawki. A w grupie pomarańczowej Energa MKS zmniejszyła stratę do KPR-u Gwardii. Wybrzeże i Stal solidarnie punktowały po rzutach karnych. Piotr Kowianin zbliżył się do Mielczan na 2 punkty. Zachęcamy oczywiście do udziału w wyborze gracza 27 serii. W tym tygodniu wśród nominowanych są Adrian Wojkowski, Piotr Swat i Patryk Małecki. Głosować można na profilu facebookowym PGNiG Superligi. A w 28 serii odbędą się 4 mecze warte 4 punkty. Bardzo interesująco powinno być w Kaliszu, gdzie Energa MKS zagra z Azotami. Zagłębie prowadzone przez naszego gościa zagra w Szczecinie, a w ostatnim meczu kolejki Chrobry podejmie w Głogowie Stal Mielec. W najbliższych dniach do rywalizacji wrócą zespoły Ligi Mistrzów. W środę będziemy transmitować mecz Kilonii z Pikiem. Tego samego dnia zapraszamy na wizytę w Kaliszu. W sobotę będziemy w Płocku i Kielcach na meczu Superligi i Champions League. Dzień później proponujemy państwu mecz Montpellier z Barceloną. A w poniedziałek oczywiście zapraszamy na Kontratak, magazyn poświęcony wydarzeniom w PGNiG Superlice. Pora zatem kończyć 7 wydanie dzisiejszego programu. Iwona Niedźwiedź, od niedawna na nowo reprezentantka Polski. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Bartłomiej Jaszka, od niedawna na nowo tylko trener po tym niefortunnym urazie. Dziękuję za wizytę w studiu. I Krzysztof Bandych, od niedawna prowadzący Kontratak. Dobrej nocy, do zobaczenia.